jest bardzo wiele zdarzeń, które dotyczą konfliktu pomiędzy dorosłymi, a kwestia opiera się głównie na tak zwanym rozgrywaniu dziećmi. Takich zdarzeń, o jakich opowie pani Urszula państwu, jest bardzo wiele w naszym kraju. I co najbardziej jest w tym wszystkim przerażające, nikt nie respektuje w żaden sposób postanowień sądu rodzinnego w tym kraju. Może się poprawię w Polsce. Dochodzi do wielu sytuacji, które wręcz wołają o pomstę do nieba, kiedy jest wydane postanowienie sądu rodzinnego dla kuratora o tak zwanym przymusowym odebraniu dziecka. Biuro nasze uczestniczy, pracownicy naszego biura uczestniczą przy tego rodzaju działaniach i czynnościach. Dziecko jest po drugiej stronie drzwi w pokoju, w mieszkaniu czy też w domu. Policja, kurator nie jest w stanie wejść do tego domu czy do tego mieszkania. Wręcz kurator poucza, jak się ma zachowywać ojciec, żeby tego dziecka nie wydać. W ubiegłym roku, latem, dwie dziewczyny weszły do Sejmu i w jakikolwiek sposób zaprotestowały i wskazały ten problem, który jest problemem ogólnokrajowym. W zależności od tego, na jakich policjantów trafimy, na jakiego kuratora, czy są bardziej dynamiczni, czy też nie, jest finał dla matki danej sprawy. Dochodzi do różnych sytuacji, do krzywdy, do krzywdzenia dzieci przez tych, które te dzieci porywają. Nawet nie wiedzą ci ojcowie, czy też matki, które gdzieś uciekają z dziećmi za granicę, izolują, bo również takie przypadki dotyczyły matek, które zabierały dzieciom paszporty, ojcu dawały na widzenie, ojciec porywał te dzieci bez paszportów. Takich sytuacji jest wiele. Odbija się później na psychice dziecka. Bo nawet jeżeli dorośli nie potrafią się dogadać, dzieci nigdy nie powinny być kartą przetargową w tak zwanej rozgrywce, a ja ci pokażę nawzajem. Jeżeli dziecko, no, żyjemy w świecie i w środowisku, gdzie dziecko zazwyczaj, jeżeli jest rodzina normalna, która się nawet rozstaje, pozostaje pod opieką matki. Jeżeli matka nie nadużywa alkoholu, jeżeli nie ma narkotyków, jeżeli nie ma czegoś, co w jakikolwiek sposób może stanowić przeszkodę w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, sąd nigdy nie przeciwstawia się w swojej decyzji, żeby ta opieka była bezpośrednio prowadzona przez matkę, no bo ktoś musi tym dzieckiem się zajmować i ktoś tymi dziećmi musi się zająć na tyle skutecznie, żeby miały prawidłową edukację, gdzie ojciec również może mieć wpływ. Pani Urszula została pozbawiona możliwości kontaktu z dzieckiem, w zasadzie z dziećmi. Starszy syn został wręcz kupiony, można powiedzieć, różnego rodzaju prezentami. Ojciec w jakikolwiek sposób przekonał syna, że lepiej być z nim. Ale zostało również zabrane, została zabrana córka 2,5-letnia, która została zabrana pod nieobecność pani Urszuli, która była w pracy, a dziecko było pod opieką babci. Było typowe uprowadzenie rodzicielskie. I o tym zdarzeniu pani Urszula państwu opowie. Bardzo proszę, pani się przedstawi. Chciałam państwa poprosić o pomoc, żeby mogła spotykać się, żeby mogła być z moją 2,5-letnią córeczką. 22 lutego mój były partner, pod moją nieobecność, jak pan Rutkowski wspominał, od mojej mamy zabrał moją córeczkę. Córeczka do tej pory, od sierpnia, kiedy rozstałam się z moim byłym partnerem, przebywała ze mną. Oczywiście nie miałam nic przeciwko temu, żeby miała kontakty ze swoim tatą, ale mogłam już przypuszczać, że taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy
też kilkakrotnie wcześniej, kiedy dziecko było u swojego taty, miałam zawsze problem z odzyskaniem córki. Musiałam ją zabierać siłą. Zawsze były mi stawiane warunki, że dostanę dziecko, jeżeli coś zrobię. Jeżeli na przykład oddam paszporty dzieci albo podpiszę jakieś dokumenty na swoją niekorzyść, wtedy będę mogła zabrać córkę. Więc przez kilka tygodni już zaczęłam starać się, żeby dziecko było więcej czasu ze mną, żeby doprowadzić do spraw sądowych, które uregulują kontakty jej z jej ojcem. Sprawy się bardzo długo przeciągają. 3 dni przed sprawą o alimenty mój były partner, ojciec mojej córki, zabrał ją od mojej mamy i do tej pory powiedział, poinformował, że odda ją na dzień następny. Do tej pory jej nie oddał. Nie mogę się widzieć z córką, mimo moich wielokrotnych wizyt w domu, gdzie przebywa dziecko, albo wiedziałam, że przebywa. Nie zostało mi dziecko pokazane. Policja nie reagowała na to, nie mogła nic zrobić. Ojciec mojego dziecka często wyjeżdża, zostawia dziecko pod swoją nieobecność u osób do tego nieuprawnionych. Ze swoją nową partnerką, której dziecko w zasadzie w ogóle nie znało. Pod opieką swojej babci, albo wywozi dziecko ze Szczecina, wywozi dzieci, ukrywa, nie mam kontaktu z dziećmi. Od 22 lutego udało mi się raz zobaczyć córeczkę. Pokazał mi ją przez okno. Nie chciał, nie pozwolił mi jej przytulić, nie pozwolił mi wziąć jej na ręce. Do tej pory była bardzo związana z córką, córka ze mną. Cały czas przebywałyśmy razem. I nawet nie chcę myśleć, co teraz córeczka może czuć. Co o mnie myśli, jak przebywa z inną kobietą, która nie jest jej matką. Bardzo proszę Państwa, żebyście mogli mnie jakoś wesprzeć. Proszę Państwa, jesteście rzecznikami społecznymi, jesteście tak zwanym nośnikiem przekazu informacji, który w wielu przypadkach trafia do tych osób, które w jakikolwiek sposób zwracają uwagę na tego rodzaju problemy. Oczywiście ojciec dziecka nie zdaje sobie z tego sprawy, jak krzywdzi dziecko, panią Urszulę, a nienawiść, złość, zemsta, która kieruje w wielu przypadkach ojcami, którzy odbierają dzieci drugiej stronie, matce, jest niczym innym jak najbardziej prymitywnym i prostym rozwiązaniem problemu w komunikacji. No przecież dzieci bardzo różnie później reagują. Nie jest to w żaden sposób myślenie z perspektywą dobrego wychowania dziecka. Każdy z nas pamięta swoje dzieciństwo i każdy z nas w jakikolwiek sposób wspomina dzieciństwo, które jest harmonijne, regularne, gdzie jest mama i tata. A jeżeli nawet już jest sytuacja dramatyczna i tragiczna, że nie może być mama i tata razem, to chociaż żeby ta mama i ten tata byli w jakikolwiek sposób na tyle często, żeby to dziecko nie zapomniało, co w życiu jest ważne, jakie są wartości istotne. Samobójstwa u młodocianych, u osób, które mają 14, 13 lat, 15, co niestety jest bardzo częstym zjawiskiem w Polsce, skąd się biorą? Biorą się z pewnego stresu, z pewnego spowodowanego obciążenia psychicznego, które niejednokrotnie jest już nie do naprawienia. I zabieranie dziecku tego, co jest bardzo cenne, odbieranie możliwości komunikacji bezpośredniej z matką jest no, chyba najgorszą karą, przede wszystkim dla dziecka, ale również dla matki, tak? Która zdecydowała się na zwrócenie tutaj do nas, do biura o pomoc. My nie przyjmujemy formuły działania odbierania siłowego czy też rozwiązywania problemu metodami niekonwencjonalnymi, które również możemy zastosować. Mamy środki i siły. Nie chcemy tego robić, bo dziecko nie jest paczką, którą będziemy sobie wyrywać nawzajem. My dzisiaj ojcu dziecka, ojciec, który będzie wyrywał matce. To jest nie raz, że nieetyczne,
Dwa, że niehumanitarne. Trzy, zupełnie nielogiczne w tak zwanym systemie wykonywania pewnej władzy i opieki nad dziećmi, którą my w jakikolwiek sposób musimy również nieść. I ten przykład. Pani Urszula korzystała z pomocy jednego z biur detektywistycznych w Szczecinie, no ale poza pewnymi informacjami zdawkowymi, które zostały przekazane, nic więcej nie zostało zrobione. Dlatego też pani Urszula również nie chce doprowadzać do sytuacji rozwiązań siłowych, tylko chce w jakikolwiek sposób normalnie nawiązać kontakt i porozumienie. Z pewnością nasza wiedza i nasze informacje, które wykorzystamy, mogą zrobić dużo problemów i dużo krzywdy ojcu dziecka, które są na różnych płaszczyznach. Ale to są już kwestie tak zwane czysto formalno-prawne, które możemy w tym przypadku zastosować. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, bardzo proszę. Chciałbym zapytać, jakie kroki zamierza Pan dokładnie teraz zastosować, Pani? Ja myślę, że dla nas jest bardzo istotny w tym momencie kontakt i bezpośrednia negocjacja i komunikacja z ojcem dziecka. Ponieważ będziemy starali się dotrzeć do tego człowieka i podjąć negocjacje. Musimy wziąć pod uwagę, że ojciec dziecka nie jest osobą, która w jakikolwiek sposób jest, była odizolowana od pewnych problemów. Na ten temat zresztą tutaj pani Urszula może powiedzieć, co działo się, powiedzmy, jeszcze przed rozstaniem. Od wielu lat ojciec moich dzieci lepił się z nerwicy. Przerywał często to leczenie i w tych momentach powodowało to jego zły stan psychiczny. Mam tutaj kartkę, którą pan Tomasz W. napisał kilka miesięcy przed naszym rozstaniem. Pisze na tej kartce, co musi zrobić, żeby swój stan psychiczny doprowadzić do normy. Pisze tutaj pisze tu o nerwicy, którą ma od kilkunastu lat, o fobiach, o natręctwach myślowych, o natręctwach katastroficznych, o skupianiu się na negatywach. Pisze o tym, że będzie potrzebował dużo leków w związku z tym, częstych rozmów z psychologiem, terapeutą, o możliwości spotkań w ośrodku psychiatrycznym, o stosowaniu medytacji itd. Dokładnie sobie zdawał ze swoich problemów sprawę. Uczestniczyliśmy też w terapii rodzinnej, którą powzięliśmy po tym, jak pani psycholog powiedziała nam, że syn boi się być w domu wtedy, kiedy jest tata, że nie lubi, że w domu jest tata. Wtedy zaczęliśmy uczęszczać na terapię rodzinną, żeby to wyjaśnić. Niestety pan Tomasz był przerwał tą terapię, nie dokończył jej. Myślę, że dlatego teraz mamy takie skutki, a nie inne. Boję się przez to o stan psychiczny dzieci. Do prokuratury również trafiło zawiadomienie o znęcaniu się nade mną psychicznym i fizycznym. W tym momencie są przesłuchiwani świadkowie na tą okoliczność. Już wiem, że ten psychicznie niedobry wpływ jest wywierany również na nasze dzieci, przede wszystkim na starszego syna. Dlatego moja obawa przed tym, że dzieją się tam złe rzeczy, jest większa. Budowanie wizerunku, powiedzmy, złej matki przez ojca jest bardzo negatywnie wpływającym zjawiskiem w ogóle na rozwój dziecka. I to jest coś, co chyba jest jedynym argumentem tworzenia pewnej oceny i opinii, która według ojca dzieci ma w jakikolwiek sposób odizolować chęć wspólnego życia i bycia z panią Urszulą. I to jest dramat sytuacji, proszę państwa. Że pani Urszula nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu w tej chwili z dziećmi, które wychowywały. Są ludzie, którzy doprowadzają do desperackich kroków i ruchów
widzieliśmy wiele. Tworzą się w tej chwili organizacje, wręcz stowarzyszenia tak zwanych skrzywdzonych ojców, którzy pokazują ten aspekt ich dobrego, próby dobrego wychowania. Ale tak jak powiedziałem Państwu, jak jest wychowane dziecko przez jednego z rodziców? Ojciec jest po to, żeby dzieci miały respekt, żeby była silna ręka w domu. Nie chodzi o to, żeby było dziecko bite, ale żeby dziecko się kogoś bało, że jeżeli zrobi coś złego, to poniesie konsekwencje. I ojciec jest tym pierwszym szczeblem, którego młody chłopak, którego dziewczyna powinna się na tyle bać, że musi być grzeczna, mówiąc kolokwialnie. Grzeczna. Albo grzeczny. Później wchodzimy w wiek, gdzie kontrolują nas również inni. I ta kontrola przez życie praktycznie jest cały czas. Jeżeli popełni dorosła osoba przestępstwo, idzie siedzieć. Jeżeli dziecko popełni złe zachowanie, dostaje karę. Ale musi być ten tak zwany domowy wymiar sprawiedliwości tej kary, gdzie w wielu przypadkach jest ten ojciec, który o to zabiega i o to dba. Matka jest tym podtrzymującym ogniwem ognisko domowe. Tak jest, tak było od zawsze. Tu nie tworzymy nowego schematu tworzenia systemu rodzinnego czy rodziny. Nie będziemy tu wchodzić w wielką politykę, czy można tak, czy inaczej. Nie będziemy tworzyć praw dla matek, dla dzieci, bo tu nie jest spotkanie polityczne. My musimy rozsądnie zapukać do tych drzwi za pośrednictwem waszych obiektywów i waszych mikrofonów, jako rzeczników społecznych, żeby ludzie wreszcie, którzy dbają o interes społeczny, mówi się o pewnego rodzaju przemocy w rodzinie, politycy podłapują różnego rodzaju elementy w tak zwanych kampaniach wyborczych. Ale na Boga, spójrzmy na jedno. Respektowanie prawa sądu rodzinnego. Respektowanie. I odniesienie się wreszcie do tego poważnie. Bo jeżeli tego nikt nie respektuje, a tego nie respektuje, proszę Państwa, nikt, to po co ten sąd jest? Po co społeczeństwo płaci na sąd rodzinny pieniądze, skoro te postanowienia znaczą tyle, co można je sobie powiesić na ścianie? Już nie powiem gdzie. Bo byłbym niegrzeczny w stosunku do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale niestety taką mamy rzeczywistość. Że jest postanowienie sądu i co z tego, że będzie pani Urszula miała postanowienie sądu, jak pan tato zabierze dzieci, wyjedzie, a współpracuje dość silnie w Norwegii, w związku z tym wyjedzie do Norwegii, no i tam będziemy go ścigać i tam w najlepszym przypadku, a w najgorszym dla dzieci, zostaną dzieci zabrane przez Barnevernę, jeżeli się okaże, że jest konflikt pomiędzy rodzicami. I w ogóle dzieci trafią do rodziny zastępczej. Czy to nie jest rozwiązanie? To nie jest forma na załatwienie sprawy. W związku z tym, jeżeli pan tatuś będzie oglądał to spotkanie i będzie analizował je i będzie analizował każde wypowiedziane dzisiaj słowo, apel do niego. Chłopie, przemyj sobie oczy i wstań następnego dnia i zastanów się nad tym, jak możesz pomóc przede wszystkim dzieciom i nie rozgrywaj partii dziećmi w konflikcie z panią Urszulą. To pan tato jest związany z inną kobietą, a nie pani Urszula. To pan tato podjął takie decyzje, a nie inne. Mamy wiele informacji również, które byłyby bardzo wstydliwe pewnie dla ojca dzieci, których nie chcemy ujawnić publicznie. Także z naszej strony proszę Państwa wszystkich.